Siemanko widzowie, działamy dzisiaj z 30. Jedziemy zobaczyć, jak sytuacja na dzierżawie się ma, bo tam nie zaorałem na jesień we wrześniu, bo było tak sucho, że się nie dało wjechać, a teraz znowu jest kurde za mokro. Zobaczcie, jak się Boże prezentuje po pierwszej dawce RSM-u. Nie rozlaliśmy jeszcze wszędzie, jest na ten moment 6 kwiecień. Bajzon stoi, 6 kwiecień, a my jeszcze nie rozlaliśmy RSM-u. Tragedia jest i co mogę wam powiedzieć? Rozepniemy sobie belkę od razu, zanim odpalimy ciapka. Jest tragedia, no bo cały czas woda stoi. Byłem na dole, tam gdzie krzaczek, na dole pola, to powódź, ryż. Można ryż normalnie siać. I tyle. Nie wiem, co to będzie. Jak to będzie, chciałby człowiek wjechać z drugą dawką od razu teraz, ale padało w tym tygodniu po świętach. Mieliśmy nadzieję, że wjedziemy i nie wjechaliśmy. No i co? Bierzemy się. Kamerę na głowę. O, kamerę na głowę. Odpalimy sobie ciapka. Zobaczymy, czy zadyga. Po uprawach wiosennych. Znaczy się po pracach wiosennych będę chciał działać. Kto tu już do mnie dzwoni? Czapek gada. Podpinamy się pod pług. I co, wracając, bo telefon miałem. Nie da się wjechać z drugą dawką, z pierwszą, pierwsze jeszcze nie skończyliśmy, bo woda stoi, ryż można sadzić. Jest tragedia ogólnie rzecz biorąc na ten moment. Nie pamiętam, kiedy tak mokra wiosna była ostatnio. Niestety. Jedziemy, spróbujemy orać. Części do MF-a już są, także niebawem będziemy go składać. Czekajcie, bo zimny olej. Zimny olej w układzie. Nie wiadomo, kiedy będziemy go składać. Może przyszły weekend albo na tygodniu. Zobaczymy. Jadę zobaczyć ten ugor, co robiłem. Tą dzierżawę jedną, która była nieskończona. Kurde, nie zażłożymy. Z tym skibą to jak wygląda, jakby obracany był. Ciekawe, czy się nie utopimy w polu. Aczkolwiek zobaczymy, co będzie. I tak. Wiosna się zaczyna, prace idą, będą szły pełną parą. Teraz w kwietniu. Będziemy chcieli skończyć wiatę. Boki będziemy chcieli przykryć z tej strony, z tyłu. I z boku od tamtej strony będę chciał jeszcze dobudować kawałek na ciągnik, taką na szerokość ciągnika wiatę, można powiedzieć, żeby 30 mogła sobie stać, bądź nawet nowy ciągnik jak będzie. Zainwestowałbym ten nowy ciągnik, kupiłbym ten ciągnik, ale patrząc na cenę zboża na ten moment, no ciężko, nie chcę się gdzieś tam zapożyczać na razie. Poczekamy na sytuację w lato, jak będzie sytuacja ze zbożem w lato, jaka cena będzie, jak to się będzie kształtowało. Na razie widzicie, jak to z panami. Jest tragedia i tyle mogę wam powiedzieć. Czekajcie. Więc uprawka pójdzie na wiosnę. Uprawka pójdzie teraz na wiosnę, to będę ciapka na warsztat stawiał. Robił, wypiaskuję błotniki.
Będę chciał felgi wypiaskować z przodu, z tyłu, maskę nową kupić i zrobię porządną wiązkę. A może jak coś mi odbije, to kabinę kupię. Zobaczymy. Na razie jedziemy. Jedziemy na dzierżawę. Zobaczymy, czy się nie utopimy. Stachu rozsiewa tam drugą dawkę. Gdzie suche pole, granule. Gdzieś tam u dwóch znajomych ma też rozsiać i pewnie podjedzie. No my atakujemy. Zobaczymy, co to będzie. Dojeżdżamy do pola. My mam sam przejazd tutaj w tym bagnie. Jest ciekawy. Dziki tak pokryły tu łąkę, że głowa mała. Będziemy atakować z orką do środka, żeby skibę od granicy zrobić. To coś orane było? To mi się wydaje, a nie, to moja skiba. No, powiem wam, że będzie ciekawie z tego, co widzę. Woda stoi, ale my się nie poddajemy. Wbijemy sobie na razie niższy bieg. Pokazywałem wam tego partaczenia tutaj nawet, bo nie ma sensu. Jest tu sama glina, taka pes glina normalnie. No i mokro jest, wszędzie woda stoi. Nie ma sensu się tu na razie, nie ma sensu palić ropy. Trzeba będzie przyjechać mesejem, jak się go zrobi i się założy porządnie i tyle, no bo cóż innego zostaje. Jest tragedia, powiem wam, tragedia. No ale cóż. Takie warunki mamy na wiosnę. U chłopaków tam już sucho, normalnie orają i ogólnie jakbym miał 4x4, duży ciągnik, a się mesejem, czy nawet Ursusem 16 jakbym już miał, ten tu wpadł, to by kurde siwy dym był. Ale widzicie, to jest, naginie się ci koło zaraz za ten protektor, się zaraz zaklei i już nie ma roboty. Jedziemy, zobaczymy, jak tam Stachu chce radzić z nawozami. Witam dalej, działam na polu. Tylko że już siejemy pod ależowanem. No bo nie da się tego zaorać za żadne skarby. Ale jeszcze 24 woda to woda. Widzieliście w poprzednim odcinku. Ze Stachem staliśmy na dzierżawie. Teraz też siejemy na dzierżawie. Tylko że już trochę inne jest. Tu jest sama gmina naprawdę. I trzeba będzie dużym koniem przyjechać i zrobić robotę, bo nie innego wyjścia nie będzie.
zadania na tym polu. No widzicie, jakie bryły są. Ale ziarko idzie, ładnie przykryte jest to. Robi robotę. Wczoraj żeśmy skończyli u Stacha siać na dzierżawy, tak jak widzieliście. Dzisiaj siemy u mnie. A jak powstanie kombinat rolny rolnikowo.pl, to będziemy mieli wszystko w jednej kupie. Wszędzie będziemy uprawiać razem tak naprawdę, nie? No, zasiane mamy już pół pola. Towaru powinno starczyć, jest ustawione 200, chyba tak samo jak u Stacha, 216 na hektar, tu jest dokładnie 94 ary tego pola. No jeszcze ta łąka będzie doorana na jesień, ale to dopiero na jesień, no bo no jak wam mówię, ziemia jest tu ciężka, a ziemia jest tu ciężka i ciężko jest, kurde, to uprawić do ciapki, to tym bardziej nie dam rady tego zaorać, ale lepiej zrobić to raz na porządnie i będzie spokój. Jest też tu jeszcze wilgotno, ziarenka się ładnie przykrywają, także powinno to powschodzić fajnie. Ja tam się nie nastawiam tu na plon, na ten jęczmień. To jest najważniejsze, to żeby to pole zostało ruszone, bo 2 lata leżało ugorem i co? Kurde, widzicie? 2 lata pole leżało ugorem, żeby tu nie zaraz stało, a zawsze się zbierze na kolejne dzierżawy na jesień, mówię, na wiosnę. Zobaczcie, towaru nigdzie nie ma, trzeba poszukać, dopiero znajdziemy gdzieś towar, tutaj jak tutaj widzicie ziarenka, szukamy dalej. O, jest tu tak samo, tu jest gdzieś, gdzie idzie rajka, także ziarenka leżą, idziemy dalej, trochę odsypę, ziarenka leżą przykryte, ładnie przykryte, znaczy się w ziemi, no i nic nie leży na wierzchu. Są miejsca, gdzie leży, no wiadomo, są tu, kurde, zobaczcie jaka glina twarda jest, ona mokra, można z niej garnki lepić i tak to wygląda. No i co, zakładam kamerę, Jurko się sypie, a za Amazonka niezawodna w takich tematach jak tutaj. Bez Amazonki by nie dał rady tego zapierona zasiać. Tym bardziej to jest duży plus z tego, że są tutaj redlice wysiewające stalowe i te rurki też, co podają, że są stalowe. A lesnikowe dobrze zaraz pękały, tak jak są u Stacha w Poznaniaku. No i szkoda było siewnika tak naprawdę, bo Amazonka normalnie, nie ma lepszego siewnika dla mnie jak Amazonę tak naprawdę, nie? Wiem, że mało widziałem. Widziałem wodę sztada u Mańka, tego 4-metrowego Tempo chyba. No jest potężny siewnik, no ale no nie ma co porównywać kalibru, tak? No ale jeżeli chodzi o te małe siewniki, to jak te Amazony D4, D7, D8, no to rewelacja. No nie ma lepszych siewników, no nie mówiąc o tym większym kalibrze, no. Ale jeżeli porównujemy kaliber, mówię, gdzie się zasypuje 4 tony zboża, jak u Mariusza, którego pozdrawiam, tam jest wał, wszystko, no i to jest inny kaliber, mówię, nie? Ale takie siewniki właśnie do hydropaku zawieszane, no to rewelka, nie? Dokładność wysiewu, jakość tego wysiewu, nawet ta brona, która jest tu, jaką robotę robi, bo wszystko kryje tak naprawdę. 200 kilo na przodzie, w ciapku zważyliśmy 200 kilo jest na przodzie. I to robi robotę. Ciapek z tym sobie płynie normalnie. No nie wygląda to źle tak naprawdę po tym siebie tutaj, jak ta bronka przejdzie. Mam już zaplanowany zabieg tu na chwasta. Dam tutaj do glebowo, zanim to wejdzie, będę chciał to prysnąć w piątek. Dam tutaj taką niespodziankę.
się, żeby to nie zarośnie jakoś bardzo. Będzie się dało fajnie uprawić na jesień. O. Robota idzie jak zła. Na jesień ciężkim koniem się tu wjedzie i będzie bajka. Dzisiaj, bo jeszcze na trening mam jechać, a jest ładna pogoda, jutro ma być jeszcze deszcz. No to bagno by tu nie chciał siać, a akurat stachu to zruszył, trochę przebiało. No i sieje się jakoś, nie? Wracamy z pola, byliśmy tam daleko nad tym laskiem.